Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na moim kanale. Ja jestem Dawid i dzisiaj zapraszam was na prezentację części na następny komputer dla mojego klienta. Natomiast tym razem to nie jest żaden z was widzów, moi drodzy, a jest to mój tutaj klient lokalny mojego serwisu, który zamówił u mnie sobie nowy komputer. I słowem wstępu. Generalnie większość komputerów, które widzicie, że składam, to są dosyć drogie jednostki, często komputery dla graczy lub do zastosowań profesjonalnych w cenie, powiedzmy, średnio te 4 do 5,5 tysiąca złotych. Natomiast zdarzają się też jednostki trochę tańsze, ale i również komputery droższe. To, co tutaj widzicie, to jest, słuchajcie, absolutnie entry level. Komputer, który będzie tylko i wyłącznie do internetu i oglądania filmów, do niczego więcej. I w związku z tym, Także ograniczony budżet, no bo nie ma sensu na takie komputery wydawać niebotycznych kwot. I także po podstawowe podzespoły. Zacznę może od obudowy, w której całość zmieściłem, czy, czy w której całość zmieszczę, to jest Gladius M20 podstawowa obudowa, no ale w miarę przyzwoicie wyposażona, jeżeli chodzi o porty, ponieważ poza USB 2.0 jest tutaj również USB 3.0. Mamy nawet zatokę typu Hotswap. A. Przede wszystkim stosunkowo niedroga. W tej obudowie zestaw będzie zasilał zasilacz FSP HEXA Plus 400 W. Recenzję tego zasilacza widzieliście na portalu wideotesty. Jeżeli nie, to zapraszam tam sobie poszukać. To jest recenzja, którą ja wykonywałem. Do tego zestawu ten zasilacz będzie miał jeszcze spory zapas. I to spory, ponieważ będziemy tutaj bazowali na platformie Intela. Słuchajcie, o ile przeważnie w tych komputerach tańszych jeżeli to są za takie powiedzmy, multimedialne zastosowania, czy same jakieś podstawowe gry, wybieram APU, ponieważ APU ma zdecydowanie lepsze karty graficzne w procesorach niż Intel. Natomiast tutaj to nie będzie absolutnie potrzebne. Klient będzie te filmy oglądał na monitorze w rozdzielczości tam chyba 1440, bodajże, na nie pamiętam ile tam było, to chyba 960 czy coś takiego. Jeżeli się mylę to mnie poprawcie. W każdym razie to nawet nie jest monitor Full HD, a sporo filmów będzie nagrywał i odtwarzał sobie po prostu na DVD podłączonym oczywiście do telewizora. Więc tutaj absolutnie karta graficzna podstawowa, którą oferuje Intel też wystarczy, ale za to będzie wydajniejsza ta jednostka procesorowa, dlatego mój wybór padł na G3450 Pentiuma w zupełności do tej platformy wystarczy. No i oczywiście nie ma szaleństwa też z płytą główną, natomiast tutaj zależało mi na tym, aby było złącze e, także D-Sub oraz DVI i Astro K81M DGS to posiada i to jest ta rewizja druga, tutaj jest tu Zobaczycie sobie złącza, jest i sub jest i DVI, bez przejściówek jest to oczywiście realizowane. Płyta w standardzie Micro ATX, obudowa w standardzie ATX, więc będzie to wyglądało tak powiedzmy sobie średnio, ale nie o wygląd tutaj chodzi. To jest najważniejsze, a o działanie do tego to wystarczy w zupełności. No, z uwagi na ograniczone koszty oraz zastosowania, 4 GB pamięci RAM w jednej kości jest ilością wystarczającą. W razie czego można rozbudować nawet do 8 GB, że tak powiem, z rozbiegu, bez wymiany tej pojedynczej kości. oczywiście, no i stosunkowo tania konstrukcja, w zupełności wystarczy. To jest CL 1600, CL 9, w zupełności do tego wystarczą. Dysk nadany, oczywiście nie ma mowy tutaj o SSD w tym zestawie, ale tradycyjny 1TB WD Blue się znalazł. Ja tutaj podkreślę kolejny raz, nie ma w tej chwili absolutnie żadnego sensu kupowanie dysków mniejszych niż 1TB, bo za dysk o pojemności 500GB, też powiedzmy sobie w WD Blue, raptem 20 parę złotych mniej, a macie praktycznie połowę mniejszą, połowę tej pojemności. Więc dla mnie to jest kompletnie bez sensu. I podstawowy napęd optyczny to jest jakaś tam zwykła nagrywarka LG, w zupełności do tego zestawu wystarczy. Słuchajcie, to jest wszystko, nic więcej tutaj nie ma. Koszty tego zestawu, ale wraz z moją robocizną, w której oczywiście będzie wchodziło zainstalowanie także systemu, tylko tyle, że klient ma system po prostu ze starego komputera i będziemy go przenosili. To 1226 zł, coś koło tego, czyli no, konstrukcja, którą rzadko widujecie. Będziecie widzieli, jak ten zestaw wygląda, oczywiście w całości. Natomiast prawdopodobnie ten film skrócę do absolutnego minimum, czyli pokażę Wam gotową konstrukcję już złożonego zestawu. I co? No i tyle, ode mnie to jest na dzisiaj. Ja dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się. Cześć, hej!